Yo, cześć, siemano, witajcie z tej strony, Patryk, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na hardkorze u mnie na kanale, yo. No, także ten, już się robi dzień, o wryja. Czyli jednak on się tu wrócił, bo ten pajac, co tam stoi, on se poszedł w tamtą stronę pierw, ale on się tu wrócił, gnida parszywa. Jak widzicie, sobie tam już wykopałem trochę, tutaj o tam na dół, mam trochę, o Jezu, ja klikam B, mam trochę tutaj węgla i w ogóle, ale brakuje nam desek i bym sobie trochę więcej desek nazbierał i jedzenia, żeby pójść w jaką, wiecie, dalszą ekspansję. I najlepiej było trafić na jakiegoś cave'a, ale muszę zabić tą gnidę, która tam stoi i tu się, kurde, robi problem. Ja już nie wiem, czy ja już mogę wychodzić, czy tak jeszcze nie bardzo legit. Czy Jorzem słyszał wiedźmo? Czy to było wiedźmo? Czy to było wiedźmo? Ej, bo ja się żem obsrał. Gdzie jest to wiedźmo? Wiedźmo, idź do piekło. Wy też słyszeliście wiedźmo, nie? Powiedzcie mi, czy te szkieletoro to zdechło? To powinien być jakiś itemek, nie? No pa, zniknął frajer. Jaka menda? Nawet itema nie zostawił. Pluję na niego. Patrz jaka menda, ty. Jak to się spędywało? Kontrolę miał. Dobra, prosiakeł. Gin prosiakeł. A prosiakeł znowu, zemsta prosiakeła. No, zemsta prosiakeła w ciul, bo mi nawet nie dał. A nie dał. Myślałem, że mi nie dał. Mówię już zemsta prosiakeła, nie chciał mi dać tego. Tu mnie coś warczy i ja się boję. Ale będą jaja, jak umrę w drugim odcinku, nie? To już będzie... No wy też to słyszycie. Ta gra mnie nie kocha. Ta gra mnie nie kocha, zaraz wszystko wypełznie. Jak ten odcinek, to my chyba w kopalni spędzimy. Prosiakeł. Prosiakeł, umrej. Umrej, prosiakeł. Dobra, prysiekę umery. Wiecie co? Czekajcie, ja sobie wezmę ustawienia graficzne. Damy najwyższą jasność. I w sumie ciul mi to dało. Bo chciałem, żebyście mieli jaśniej. Bo te shadery trochę tak pociemniają mi ten deszcz. Adma też nie mam, żeby ten shit wyłączyć. No tak, że będziemy musieli to po prostu przeczekać, albo znaleźć owieczki, zrobić łóżko i się przekimać. Wiecie, jaki jest, kurde, ten na ten odcinek? Target? Znaleźć owczaki, żeby móc się kimnąć. Tylko problem pojawia się, że ja tylko wrócił do tego domu. Wiecie co, my może pójdźmy w tamtą stronę jednak, w tą drugą. Bo teraz podczas tego deszczu to ja pewnie nie znajdę powrotu. Jezu, akurat na odcinek musiał zacząć padać. Bez takich. Jak widzicie, zrobiłem sobie też kamienny mieczyk, że móc już tutaj coś tam więcej, wiecie, szybciej zabijać te prosiakały i nie musieć tam ich ganiać za bardzo po tych głupich polach. Nie chcę też za bardzo sprintować, bo tego żarcia za dużo nie mam, a jak wybiję wszystkie prosiakieły, to nie będę miał później na co polować. Tutaj taka mgła deszczowa. Ej, ale tu deszcz nie pada, nie? Krowakę też sobie zabijemy. A co tam? Dropło mi coś z niej w ogóle? Dropło. Dobra, ej, bo my mamy target, żeby znaleźć, kurde, prosiakeły i nastukać trochę drewna. I ktoś do mnie napisał na Facebooku. I drugi raz. I trzeci raz. Czekam na więcej. Naprawdę, czekam na więcej. I to już mi się nie podoba. I to już mi się nie podoba, bo taki, jak skoro taki zombie i on mnie z takiej odległości zobaczył, no wy sobie chyba jaja robicie. Ej, ja serio dawno nie grałem w tą grę na surfku, nie? I jestem obsrany. Czy tam są owce? Pójdźmy tam. Nie wiem, czy tam są owce, ale tam coś wyglądało jak owca, więc warto by było to sprawdzić. Znowu nie mam włączonego, żeby mi się pochodnia paliła.
Aha, nie, tam jest woda. A Patryk stwierdził, że to owca. No to nie zła owca. To nie zła owca, Patryk. Dobra, ej, ale bo słuchajcie, jest problem z owcami u mnie tutaj na rejonie. Na Patryka rejonie z owcami nie jest kolorowo. Tak wam powiem. Jeszcze kurde, ten głupi deszcz mi tak utrudnia tą grę, że to jest szok. Normalnie jakby sam hardcore nie był dość trudny, że mogę umrzeć w 5 sekund, to jeszcze ta gra mi utrudnia deszczem. Normalnie po prostu wyprowadzę się w ciul na pustynię. Tam znowu jakiś szkielet. No i jak żyć? Tu w ogóle cheaper. Aj Boże, nawet nie mam gdzie pójść, żeby poszukać tego. Tego robactwa. Kurde, no ze dwie owce mi są potrzebne, albo ze trzy? Ze trzy owce mi są potrzebne, bo na łóżko są trzy wełny potrzebne, ja nie wiem po ile ich dropi teraz. Ze trzy owczaki. Give mi trzy owczaki i się dogadamy i będzie deal. Podpisuję partnerstwo za trzy owce. Nie ma to tamto. Ej, no bez jaj. Czy naprawdę tutaj nie ma żadnej zasranej owcy? 2 hours later. Bez kitu chyba zrobię cięcie i po prostu później wam to wrzucę. Jak znajdę jakąś owcę. Później się zgubię. Bo ja tak latam jak pijany i nie trafię później do domu. W sumie ja tam i tak za dużo rzeczy nie miałem, bo wszystko mam we kół. Ale to i tak, no kurde, tam dużo pochodni zostało. Na pustyni raczej te owce nie spotkam. Chociaż może i spotkam. Dobra, ej, serio, zrobię cięcie, bo szkoda materiału. Dobra, zrobiłem cięcie dosłownie na sekundę i znalazłem owce, nie? No bez jaj. Oddawaj wełnę! Skokuj z wełny. Ile dropu wełny? Tylko jedna? It's not funny, okej? Okay? Co tam leży? Jakiś krabek? Jezu, dalej to wygląda jakby to jakiś krabopająk był czy coś. Ale wywaliłem w ryja. Ej, bo ogólnie to chyba słońce zachodzi. No i legit. Wracamy. Misja owca zakończona. Żarcia trochę mamy. Zostało mi nastukać drewna i możemy dalej lecieć w ekspansję. Jakiejś kopalni, nie? Bo wiecie, na początku chcę sobie zrobić takie, jakiś taki podstawowy armorek i w ogóle żelazny, żeby móc coś tam... No, słońce zachodzi. Ale gnój, a ja nie wiem, gdzie mam chatę. Ja pierdzielę. No bez takich. Ej no, ale gnój. A teraz to nawet tu blisko są owce. Fuck you. No nie. Nie. Pójdziesz won. Biegnij Andrzej. Gdzie ten dom? Jeszcze zaraz spadnę do jakiejś dziury i będzie koniec. Dobra, ej, jesteśmy na moim rejonie już. Także not bad. Pytanie tylko, czy ten szkielet ze mną przylezie tutaj, czy nie. Muszę jeszcze szybko jakiegoś drewna nastukać. Żeby cokolwiek mieć na ten... Na opał. O Boże, kochany, jaka ta gra jest. O, zdobyłem osiągnięcie. Wow, normalnie jestem chyba mistrzem w tą grę. Kurde. Ej, pytanie do was. Chcecie odcinek z Fortnite'a za tydzień? We wtorek? Zamiast hardcora? Bo tak ostatnio zacząłem sobie grać i w sumie mogę zrobić odcinek na zasadzie jak umrzeć na 1000 sposobów w Fortnite'cie. Ej, ale jest ciemno. Ja obecnie popełniam samobójstwo, wiecie o tym. No
No dobra, będzie koniec serii o hardcora, bo Patryk mówi, no i tak wino będzie, to normalnie. Dobra, czekajcie, co mi nie jest potrzebne, ten kill off mi nie jest potrzebny, więc sobie tu to zostawię. No i legit. No i elegancko. Od razu się bezpieczniej czuję. Dobra, co my musimy teraz sobie zrobić? Ja se tu nakopałem w sumie wszystkiego. Teraz możemy sobie zrobić łóżko, ej. No i elegancko, przecież jak ja geniusz. Gdzie ja to mogę sobie stawić? No i patrz, i dzień, i gramy dalej. No i gitara. No i gitara są. Hehe, jak ja mistrz w tą grę. Ale to wykalkulował. Dobra, czekaj ta. To teraz co możemy sobie porobić? Skoro znowu mamy dzień, skoro już zrobiliśmy sobie haksy na dzień, nie? To możemy działać ostro. To możemy działać na pełnej. Muszę tylko sobie później shadery włączyć na pochodnie. A nie pamiętam, co to są za ustawienia. Wiem, że są, ale nie pamiętam, jak się nazywają. Będę musiał pogrzebać trochę. Dobra, no to słuchajcie. Pamiętacie, gdzie mieliśmy się osiedlać? Tam gdzieś, nie? Tam o, w tamtych rejonach. Tylko my poszliśmy w tamte rejony ze względu na co? W sumie Bóg wie na co my tam żeśmy poszli. Ja nie oglądałem poprzedniego odcinka, co ja tam robiłem. I dlaczego ja tam polazłem w ogóle? No nic. Pójdziemy teraz. Jeszcze raz tutaj. I zobaczymy, co tu. Czemu ja stąd poszedłem tam. I na jakiej zasadzie to miało być. Aha, czyli ja się miałem tu budować. Dobra, czyli ja się miałem tu zbudować. Okej. Okay. Bo tu mam ładną taką zatokę. Mhm. Dobra, okej. Okay. Czyli. Okej, okay, tak, dobrze, czyli możemy sobie, dobra, nic nie rozumiecie, dobra. Tak, będę chciał sobie tutaj wyrównać teren, tylko wiecie co, teraz mam dylemat, bo mówiłem, że będę chciał zrobić jedną tą willę, co ostatnio robiliśmy drewnianą, tutaj na tym sejwie. Powiem wam, że chyba jednak zrobię jakąś modernistyczną, tylko do tego potrzeba nam netheru i ten, także to... Kurczę, długo potrwa, także muszę się poważnie nad tym zastanowić, co ja chcę tutaj zrobić. Oho, czyli w sumie nic tu nie ma. No, ale mówię, no tu jest fajna lokalizacja, można tutaj się pobawić. I raczej tu będziemy się budować. Także w sumie fajnie. I później zrobimy sobie łódkę i będziemy sobie, polecimy sobie jakąś ekspansję. Taką wiecie. Konkret. Wchodzimy sobie w konkret ekspansję. Jakoś w świat. Muszę sobie do tego czasu zainstalować Rayminimap. Ale zrymował. To jest wariat. Jak on rymuje, że nie czuje. Normalnie. Dobra. Czyli tak o. W czwartek będzie odcineczek. Tutaj wszystko leży tu ładnie, pięknie. 12 minut odcinka chyba jest. Albo i więcej. Nie wiem. Tu mi pokazuje 12, ale to tak mi nie wiem, czy to mi dobrze pokazuje, czy tak nie bardzo dobrze. No nic, najwyżej będziecie mieli trochę dłuższy odcinek. Najwyżej będziecie mieli trochę dłuższy odcinek. Albo coś tam przytnę i będzie legit. Coś tam przytnę, jak błąkałem się w tym deszczu i będzie ok. Tam w sumie nic ciekawego nie rozmawiam, nie gadałem i będzie cacy. I teraz się wygadałem, że to zrobię. Jezu, ja to jestem jednak głupi człowiek. Dobra, ej. Bo tak w sumie to teraz nie mam pomysłu, co ja mam zrobić. Bo w teorii moglibyśmy sobie zacząć coś tam kombinować na tamtej, tam o. Ale potrzebny nam do tego szpadel. Potrzebna nam do tego skrzynka, żeby tam pakować to wszystko. Chociaż w sumie skrzynka to nam aż tak bardzo potrzebna nie jest. Potrzebne bardziej nam jest żarcie, żeby to wszystko tam przerzucić, cały ten gnój. Dlatego zrobimy to w ten sposób, że ja pójdę sobie zrobię szpadla. I będziemy działać. No bo na co? No, innego pomysłu nie mam, nie? Zaczniemy sobie tam równać teren. Później ja sobie będę musiał, tym razem tylko serio będę musiał pójść sobie na
po odcinku gdzieś tam na jakieś... na jakieś szukanie diamentów i innych pierdółek, które są mi potrzebne. Co mi nie jest potrzebne? To. Chociaż to się przyda. Na wszelki wypadek lepiej zawsze coś mieć przy sobie. To mi nie jest potrzebne, to mi nie jest to i to nie. Chociaż tym i tym to rozpalę w piecu. Dobra. Weźmy sobie na razie, wrzućmy te stejki. Okej, okay. I jest nam jeszcze potrzebne szpadeleł. Szpadeleł jest mi potrzebny, więc zróbmy sobie szpadeleł. Nawet zróbmy sobie, że dwa szpadeleły, bo to pewnie dwa szpadeleły pójdą lekko. I lecimy. Dobra, i tu nam się robi szama. A my sobie lecimy dalej. Kurde, no nieźle. W tym odcinku już się prawie wywaliłem. Jak tak dalej będzie szło, to ja naprawdę zaraz wyzionę ducha. Pewnie na czwartym, piątym odcinku to będzie tragedia. Chciałem, żeby ta seria tak potrwała, chociaż z 10 odcinków. No kurde, mówię, no. Pójdę do Netheru, to umrę, nie? A także ja już tutaj od razu na tym, tak trochę biednie. Tak nieprestiżowo. Kurczę, no. Dobra, coś podziałamy, coś wymyślimy. Zaczniemy sobie w tym odcinku równać tam teren. Może uda nam się pierwszą warstwę zrównać. Zastanawiam się, na jak dużo mi jest tam potrzebne tego. I ogólnie powiem wam tak, zrobimy w ten sposób. Tak myślę, że jeżeli uda mi się tu zrobić parę fajnych rzeczy, to zapiszę save'a i udostępnię wam go i będziecie sobie tu grali, a ja sobie skończę serię. Co o tym myślicie? Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Że nawet jest to very good pomysł. Dobra, pierwsza warstwa tak trochę się już równa. Najgorsze, powiem wam, najbardziej żmudne to jest właśnie to równanie i tak dalej. To jest tak nudne, że o Jezu i jej o Jezu. Tylko się zastanawiam, którą willę sobie tu postawić. Bo nie wiem, no. Tylko kurde, z drugiej strony tak długo mieszkać na tym? No jak to? No w tej dziurze tam? Też trochę lipa, nie? Kurde, no nie wiem. No bo w teorii moglibyśmy już zacząć budować, jeżeli byśmy budowali jakąś drewnianą willę ode mnie. Ale jeżeli byśmy budowali jakąś modern willę, to byśmy mogli to budować dopiero za kilka odcinków. To mnie w sumie martwi. Bo jak mówiłem, że pójdą dwa szpadle. Bo jak pójdę sobie do jakiejś kopalni, żeby szukać diamentów, no to ja się wywalę na pysk. I będzie po serii. Ale tego nie odzyskam w żaden sposób chyba, nie? Tego się nie da odzyskać. No i to jest kurde problem. To jest kurcze problem. Się zastanawiam, jak to teraz zrobić, żeby to miało ręce, nogi i się kupy dupy trzymało. Także chyba w następnym tygodniu zrobimy jednak tego Fortnite'a. Jak umrzeć na 1000 sposobów. Poradnik by Patryk. Myślę, że wam się spodoba. Szczególnie, że będę umierał co 5 sekund. Bo wy zawsze lubicie, jak ktoś umiera i dostaje rage'a, także no. Dobra, słuchajcie, jest 17 minut mi tutaj pokazuje. Pewnie jest ponad 17, jest tam pewnie ponad 20, bo ten OBS tak z dużym opóźnieniem pokazuje ten timing. Ale liczę na to, że tym razem mnie nie oszukał. Więc ja będę musiał sobie tamtą moją kopalnię pogłębić w tym tygodniu i coś tam poszukać. Chociaż kurde, nie wiem teraz co wam zrobić, bo za tydzień albo wstawię, jak w eko wysadzam meteoryt. Bo już wszystko prawie jest gotowe, zostało tylko przygotować zasilanie. Albo będziemy grali w Fortnite'a. Ale pewnie będziecie płakali, że chcecie Fortnite'a, więc pewnie będzie Fortnite. Dobra. To słuchajcie, w tym odcinku to będzie chyba wszystko. Jezu, jak to się wolno przepala. W tym odcinku to będzie wszystko.
i widzimy się za tydzień, albo za dwa, albo za trzy. I myślę, że wtedy zrobimy, przygotuję sobie, może spróbuję dotrzeć do jakiejś głębokiej kopalni i zrobimy sobie, albo zrobię sobie zejście na 10, 11 poziom i będziemy robili wtedy poszukiwania diamentów. I to może być ciekawy odcinek. Tak, dobra. Także z mojej strony to wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, włączajcie powiadomienia, udostępniacie ten film. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, na Rapeus i ja. Cześć!